Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 2 października i wożę obornik. W zasadzie to robię to już drugi dzień. Wczoraj po południu zacząłem. Dzisiaj to będę kończył. Ma się na deszcz, więc trochę się śpieszę. Chcę to zrobić jak najszybciej i mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze dzisiaj poorać wszystko. Dobra, to jedziemy. Będziemy gadać w trakcie. Do sąsiada nie leci. Coś tu widać. No coś tam leci. I tak pewnie nie dojadę do końca i nie uda mi się pogroić całego tego pola, bo obornika nie mam za dużo. Wczoraj woziłem na pole, gdzie ma być kukurydza. Tutaj będą ziemniaki w przyszłym roku. I ogólnie staramy się wozić tam, gdzie ten obornik jest najbardziej potrzebny, czyli w miejscach, gdzie ta gleba jest albo słabsza, albo dawno nie było. Tutaj na przykład w tym dołku, w tej nizince wyłączę, bo tutaj jest naprawdę dobra ziemia. Tutaj no wszystko spływa z tej górek i naprawdę nie jest to konieczne, żeby obornik tu był. Właśnie widać, sobie to wyłączyłem, ale się ładnie pognoiło. Właśnie najbardziej ten obornik jest potrzebny tutaj na tych górkach. A jak się da zauważyć, z przodu jest zapięta łyżka i ładuję ciągnikiem, którym wożę. Tak, trochę niewygodne to jest, bo trzeba odpinać rozrzutnik, zapinać. Muszę podkładać coś pod dyszę, no bo na fabrycznej stopce no to by to raczej nie ustało. I ta trochę jest zabawy. I tak. Zakładałem obciążnik na tył. Zakładałem obciążnik. No wiecie, żeby gdzieś tam mi nie palnęło, żebym nie przewrócił ciągnika. I tak drugi, trzeci odrzutnik. I albo na trzecim, albo na czwartym. Ładuję sobie normalnie, standardowo, jak zwykle. O, będziemy już kończyć. Ładuję sobie. No i mam pełny rozrzutnik. Odwracam się do tyłu do odpinania obciążnika. Patrzę na miejsce, gdzie go zawsze odstawiałem. A obciążnik tam jest. W ogóle nie był zapięty do ładowania. Tak troszeczkę się przestraszyłem. I myślę, jak się ładowało bez. I dało radę. No to fajnie, nie będę go zapinał, bo jest wygodniej. Nie muszę się bawić z tym przepinaniem. I tak dzisiaj właśnie to robię bez obciążnika. No, jak zaczęła się górka, to obornik się skończył. Przejechałem jakieś 400-450 metrów na tym narzutniku. Poczekam, aż zleci to do końca. O, wejdę zobaczyć, czy gdzieś coś nie wisi, bo wiadomo, jazda drogami publicznymi przez wieś w dodatku, także różni ludzie mogliby być niezadowoleni, jakby coś spadło, a potem musiałbym to sprzątać. Łańcuch do naciągnięcia, świetnie. A troszkę ten tył tu ogarnę i powinno być dobrze.
ciało po drodze. Po co ma na drogę spaść, jak ja to mogę w polu zostawić? No i jest pięknie. Dobra, jedziemy. A plusem tej deszczowej pogody, moim zdaniem, jest to, że no słońce nie wypala tego obojnika, prawda? Ja wiem, że już jest jesień, jest chłodno, ale zawsze to słońce tam gdzieś oddziałuje na ten obornik. Jak widziałem, jak ludzie wozili w sierpniu, początkiem września, gdzie paliło 30 stopni na ten obornik i ten obornik leżał 2 dni tak na tym gorącu, na tym słońcu i upale, no to sobie myślę, gdzie tu sens i logika, prawda? No ale to już nie ode mnie zależy, prawda? A, jeszcze jedna rzecz. Ktoś pomyśli, że jak to łyżką obornik ładować, przecież to się nie da, to spaduje. Ja mam obornik z trzody chlewnej i nie spaduje, ładnie się ładuje. Nawet pożyczaliśmy krokodyl właśnie do tego celu. I tak raz mówię z tatą, że trzeba to spróbować, czy to się łyżką nie będzie ładować. Nie ma żadnego problemu, ładnie się ładuje tą łyżką. Jest całkiem nieźle. Dobra, ja tutaj za chwilę będę wyjeżdżał na drogę, więc będę kończył swój film. Troszeczkę widać leciało tego obornika, mam nadzieję, że po asfalcie to nie leciało. Normalnie kocham tą drogę. Kurwa, ile mi spadło tego. No dobra, to ja na razie kończę. Jak nie będzie bardzo padać, to widzimy się później na orce. Dzisiaj spróbuję to wszystko porać, co woziłem ten obornik. A na razie się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.